Witam was serdecznie, Artur Koziew z tej strony. Postanowiłem nagrać, suplement do tego, co powiedziałem o Kowalskim. I dlaczego tak uważam? Po pierwsze, naśmiewanie się z kogoś, że ktoś planuje rodzinę, dzieci. Wiadomo, że zajęcie się dziećmi czy dzieckiem po prostu zabiera swój czas i zajęcie się poważnymi sprawami i normalnym życiem nie jest niczym złym. Przepraszam. Po drugie, naśmiewanie się z kogoś, kto czyta książki, no też uważam, że pan Marian po prostu tutaj słabo się zachował, bo moim zdaniem sam nie ma wiedzy, udaje Bóg wie kogo, chce udawać wielkiego bojownika, narodowca i tak dalej, a po prostu słoma z butów mu wyłazi. Jedyne, czym podobno dysponuje, jak sam mówi, to życiowe doświadczenie. Szkoda, że za tym życiowym doświadczeniem idzie pęd do wiedzy, do tego, żeby mimo braku wykształcenia, bo ja nie chcę się śmiać z ludzi, którzy mają braki, bo ja sam mam studia niedokończone, tak jak powiedziałem we wcześniejszym nagraniu, więc się nie będę pod tym kątem naśmiewał. Ale jeżeli facet, który ma się za narodowca, popiera PiS, czyli socjalistów, coś jest nie tak. Dlaczego? Bo po prostu socjalizm, jaki proponuje nam pan Jarosław Kaczyński, to jest idea Józefa Piłsudskiego, która w czasach międzywojnia nie sprawdziła się zupełnie, bo i nie mogła. Efekt tego był taki, że no po prostu kraj, który został napadnięty przez Niemcy 1 września, w ciągu kilku godzin rozpadł się. Druga rzecz. Panie Marianie, radziłbym się nie naśmiewać, tylko zacząć myśleć. Powiem panu, kim pan jest dla mnie. Jest pan dla mnie Jaruzelskim prawicy. Dlaczego? Jeżeli sobie przyrównamy biografię Jaruzelskiego napisane przez pana doktora wojskowości, pana Lecha Kowalskiego, doktora wojskowości, jeżeli sobie państwo porównacie te dwie postacie, będzie widać zaskakujące podobieństwo. O ile w przypadku Jaruzelskiego sprawa jego wykształcenia, matury dużej, jest niejasna, bo sam biograf, przepraszam, jeżeli się mylę, podaje w jego biografii, że w latach 50. jakoś ten ogólniak dokończył. Tak pan Marian Kowalski ogólniaka nie ma. Ale pod tym kątem, to jak mówię, nie będę oceniał. To jest jeden wspólny fakt, jeden wspólny mianownik obu panów. Drugi wspólny mianownik to, że pan Marian Kowalski nie ma w ogóle żadnego kręgosłupa moralnego. Jest po prostu ideologicznie dyspozycyjny. Podobnie było z Jaruzelskim, który był niczym chorągiewka i po prostu dostosował się do koniunktury w jedynej słusznej partii. Taka jest prawda o nieświętej pamięci generale Wojciechu Jaruzelskim. Pomijam już prostactwo pana Mariana Kowalskiego, który jako katolik, za przeproszeniem, sra na własny kościół. Po prostu sra. Pomijam już wynurzenia chorego pastora pana Pawła Kowalskiego,
który moim zdaniem jest takim, no nie chcę używać słowa dupolis, ale najbardziej mi to słowo do niego pasuje. Jest takim amerykańskim dupolizem, jest pożytecznym idiotą, bo bardziej odpowiednio, to jest pożyteczny idiota. Natomiast pan Marian Kowalski jest nieukiem, co sprawia, że jego wywody są co najmniej płytkie i po prostu debilne, bo no po prostu tego nie da się słuchać inaczej jak tylko dobry kabaret, którego nie ma w telewizji. Tym jest dla mnie Idź pod prąd, bo od paru lat twierdzę, że to środowisko za $100 i poklepanie po ramieniu przez Amerykanów, no to zrobiłoby wszystko i by się onanizowało. O, jacy to Amerykanie, jak to nas docenia. Prawda jest taka, że różnica między Polakami a Amerykanami jest taka, że Amerykanie, Niemcy, Francuzi i cała Europa Zachodnia, która podlega marksizmowi kulturowemu, już teraz przynajmniej do pewnego czasu rozumiała słowo interes narodowy. Rozumiała, że kapitał po prostu ma swoją narodowość. I tyle. I to jest ta różnica. My tego nie rozumiemy. My nie rozumiemy pojęcia w ogóle interesu narodowego. Panie Marianie, jeszcze raz powtórzę to pytanie. Skoro pan tak naśmiewa się z ludzi czytających książki, czy przeczytał pan kiedykolwiek, zapoznał się z pozycjami, o których mówiłem w poprzednim nagraniu? Jeżeli nie, to nie może się pan uważać za narodowca. Bo tu nie chodzi o krzyk, tylko o znajomość przepraszam, pewnych rzeczy. Pan tego najprawdopodobniej, jak wszyscy narodowcy w tym kraju, tego nie zna. A szkoda, bo to są podstawy. To są podstawy działania i tutaj polecam książkę doktora Zienickiego. Niestety nie pamiętam, jak ów człowiek miał na imię, działacza narodowego ze Lwowa. Później przez UB został zmuszony opuścić kraj i tam wybrał książkę, która jest arcydziełem i z którym każdy narodowiec powinien się zapoznać. Roman Dmowski, W świetle listów i wspomnień. Prywatnych, jak i również ideologicznych. To jest podstawa. Dalej bym poszedł Myślami nowoczesnego Polaka. Upadku myśli konserwatywnej w Polsce. Nie wiem, czy pan to czytał. Jeżeli tak, to odczekam, ale wątpię. Dlaczego? Bo tam był zawarty pewien projekt ustrojowy, pewien sposób działania Romana Dmowskiego, świętej pamięci. Szkoda, że my jako Polacy tej myśli nie znamy. Szkoda, że dzisiejszych narodowców przedstawia się jako takich tępych antysemitów i katolików jako takich tępaków nie czytają Biblii. Szanowni Państwo, nie wiem, czy to tu będzie widać, ale to jest Pismo Święte, przekład katolicki, wydawnictwa Palotinum. Tak oto wygląda. Więc nie sądzę, by jakiś ksiądz zabronił katolikowi czytać Biblię i rozważać Słowo Boże. Na dodatek przyznam się szczerze, że nie czuję wstydu do tego, to jest różaniec. Można to kupić, można go kupić w każdym sklepie religijnym. Ja akurat sobie takowy nabyłem.
Nabyłem i nie ma się czego wstydzić. Po prostu jest mi blisko poglądowo do Kościoła katolickiego. Uważam, że Kościół katolicki jako największy kościół chrześcijański powszechny jest najbardziej atakowany, zwalczany przez marksistów kulturowych na całej ziemi. Dlaczego? No bo zgodnie z powiedzeniem, że młyny kościoła mielą powoli, no to kościół się pewnym rzeczom nie daje, pewnym trendom. Aczkolwiek niektórzy nawołują go, żeby kościół pod egidą, żeby się uspółcześnił, tak naprawdę, żeby został przerobiony i przemielony na modłę marksistów kulturowych. Tak uważam po prostu, że jest z kościołem katolickim. Oczywiście on ma swoje problemy. Natomiast narracja, drodzy Państwo, telewizji idź pod prąd w tej kwestii nie różni się od narracji, jaką stosuje Michnikowszczyzna, czyli Gazeta Wyborcza. Na koniec polecałbym zapoznać się z marksizmem kulturowym, o którym mówiłem w poprzednim nagraniu, gdyż to pozwoli uzyskać Państwu pewien zakres wiedzy na temat dzisiejszego świata. Moi drodzy, czy polecam obejrzeć Idź pod prąd? Jeżeli w celach kabaretowych, humorystycznych, tak jak najbardziej. Jeżeli będziecie tam szukać źródła prawdziwych informacji, omijajcie Idź pod prąd szerokim łukiem. Naprawdę, obrażanie ludzi tak jak Stanisław Michalkiewicz i innych, Rafał Zienkiewicz i innych, zarzucanie im koniunkturalizmu czy innych rzeczy, po prostu jest moim zdaniem nie na miejscu, nie patrząc na to, co samemu się robi i jaki ma się kręgosłup moralny. Pan Marian, tak jak powiedziałem w tym nagraniu, nie ma żadnego kręgosłupa moralnego. Absolutnie żadnego. To jest taki Jaruzelski prawicy. O ile Jaruzelski, nieświętej pamięci, Wojciech wywodził się jeszcze z kręgów ziemiańskich, czyli co jakieś tam miało lej w głowie. O tyle pan Marian Kowalski jest prostym lubelskim cepem. Jest cepem z Lublina. To jest facet, który nie to, że nie ma ukończonej szkoły, bo do tego się nie będę przywalał, ale że nie chce się rozwijać, nie chce się uczyć, to potem ma się tego typu kompleksy wobec innych. I dlatego pan Marian Kowalski obraża innych ludzi, bo no cóż, sam ma niewiele, a właściwie nic w Polsce i Polakom do zaoferowania i może się odbijać od PiSu, do Idź pod prąd, później obrazi się na Idź pod prąd i przejdzie znowu do PiSu. Po prostu to jest taka chorągiewka, taka pacynka i nigdy więcej. Panie Marianie, pan niczego nie osiągnie, bo pan jest po prostu za starym, zbyt leniwym, za przeproszeniem, pierdzielem, żeby to zrobić. A poza tym nie ma pan determinacji, jakby to powiedzieć kolokwialnie, ślizga się pan po prostu. Moi drodzy, ode mnie to na tyle. Suplement wyszedł dłuższy niż to nagranie. Ja się z nikogo nie naśmiewam. Jedynie, co mogę polecić panu Kowalskiemu, to skoro ma się za takiego narodowca, to prosiłbym się zapoznać z pozycjami, o których wspominam w tych nagraniach. Jeżeli pan się nie zapozna, to z pana jest hochsztapler, a nie narodowiec. Pozdrawiam.